To miejsce szczególne nie tylko dla Chorzowa, ale całego regionu. Miejsce, w którym możemy zobaczyć, jak dawniej wyglądało życie na wsi oraz poznać rzemiosło. Staramy się odtworzyć historię tych miejsc i przypomnieć głównie młodym ludziom, jak kiedyś wyglądały, podkreślał w trakcie jubileuszowej gali dyrektor Górnośląskiego Parku Etnograficznego Andrzej Sośnierz. W minionym tygodniu chorzowski skansen obchodził 40. urodziny. Jak widać, zaczęliśmy pozdrowieniami z Europy. Proszę się nie obawiać, dalsza ewolucja skansenu to nie będzie skansen kultury europejskiej, jednak w Górnośląskim pozostaniemy, wpisując się oczywiście w kontekst szerokiego kręgu kultury europejskiej. Ale bardzo miło, w szczególności podziwiałem Państwa chyba też, jak dobrze wyraźnie Francuzi po polsku zaśpiewali. 40-lecie muzeum to jest zawsze taka okazja, aby przypomnieć trochę wstecz, oglądać się wstecz, przypomnieć ludzi, przypomnieć zdarzenia, które tworzyły instytucje. 40-latek to jeszcze nie jest, to jeszcze nie jest zbyt duży wiek odległy, ale to już jednak istotna historia, która zaczęła się nie 40 lat temu. Pierwszy pomysł utworzenia skansenu na Śląsku datuje się na rok 1938, kiedy Tadeusz Dobrowolski z taką inicjatywą, dr Tadeusz Dobrowolski wyszedł z taką inicjatywą i pierwotnie skansen miał być zlokalizowany w parku Kościuszki. Przeniesiono tam kościół z Cyrynii, przeniesiono spichlerz dworski z Łukowic i na tym sprawa się zakończyła, wybuchła wojna. To obiekty przetrwały wojnę. No niestety spichlerz po wojnie spalił się, ale kościół funkcjonuje i nadal służy w tamtym miejscu. Następna inicjatywa pojawiła się w roku 1952, kiedy Towarzystwo Ludoznawcze wystąpiło z takim wnioskiem, aby na tych terenach budującego się parku śląskiego, na tych terenach, aby ulokować również i skansen. Stąd od tego czasu zaczęły się z tym związane działania. Projekt zagospodarowania, projekt skansenu, jego taką wizję, do tej pory zresztą funkcjonującą i zrealizowaną w dużym stopniu, opracowali pani magister Maria Suboczowa i dr Anselm Gorywoda w latach 1961-62. Pierwsze obiekty stanęły tutaj w roku 1963. Był to wiatrak z Grzawy, spichlerz plebański z Warszawic. Te dwa obiekty tu od tego czasu już funkcjonują i do tej pory można je podziwiać. Potem był taki okres długiego zastanawiania się nad tym, co dalej. Trwały prace terenowe przystosowujące ten teren do przyszłej wizji skansenu. W latach 70. sprawy ruszyły szybszym biegiem i pojawiły się tutaj kolejne obiekty. Gala w chorzowskim skansenie była okazją do przypomnienia historii placówki, ale i do snucia planów na przyszłość. Więcej o jubileuszu 40-lecia muzeum w materiale Ludzie Miejsca Zdarzenia, który nadamy po programie Katowice i Region. Pójdę pokażyć.